Co robi, co się z nim dzieje? Czyli czasownik w naszym wspaniałym języku, który uwielbiam prawie tak samo mocno jak nagrywanie wideo, tworzenie nowych rzeczy, czy ostatnimi czasy także nagrywanie audio. Opowiadałem o tym, że niedługo startuję z nowym projektem. Przez chwilę o tym opowiem. Wybaczcie, nie mam żadnego scenariusza. Mówię prosto z serca. To, co mi ślina na język przyniesie, można by tak to określić, ale nie do końca, dlatego że mam tutaj bardzo długo wyczekiwany, planowany projekt, nad którym spędziłem ostatni miesiąc czasu, przygotowując mieszkanie w taki sposób, aby mogło służyć jako miejsce do nagrywania podcastu, miejsce do nagrywania podcastu z Polakami w Niemczech. Postanowiłem, że pójdę tą drogą, gdyż chciałbym obalić niektóre stereotypy, w których sam tkwiłem przez długi czas. Na temat tego, jaka jest kondycja naszej Polonii, na temat tego, że trudno jest znaleźć nas w Niemczech, nas Polaków, a prawda jest taka, że jesteśmy tutaj, jest nas bardzo dużo, jest bardzo dużo fajnych osobowości i chciałbym te osobowości przybliżyć szerszemu gronu. Także prosiłbym Was serdecznie z całego serca, żebyście pomogli mi troszkę to rozpromować, żebyście udostępniali linki, udostępniali filmy z nowego kanału na YouTube, który będzie zawierał tylko i wyłącznie podcasty. I jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak wygląda podcast od zaplecza, ale też moje życie od zaplecza, możecie też oglądać ten kanał, na którym jest film, który właśnie oglądacie, czyli mój prywatny kanał, na którym będzie się pojawiać dużo, dużo, dużo więcej treści. Także krótkim wstępem zapraszam Was wszystkich. Wybaczcie pewne niedociągnięcia, gdyż startuje coś, na temat czego tak naprawdę nie mam większej wiedzy. Starałem się wymyślić to po swojemu, nie czytać poradników, nie wzorować się aż tak bardzo na innych podcastach, na innych produkcjach, tylko wymyślić coś swojego. Pewne rzeczy są oczywiste, tak jak ta cholerna ściana, którą już 5 razy poprawiałem, a pianka i tak będzie momentami odchodzić. Pewne rzeczy są osobiste, tak jak ja i moja dykcja, jak moje odsuwanie ust od mikrofonu, jak ten szyld, który przyszedł i jest nieco pognieciony, co pewnie widać. Ale już startuję w tym momencie, już mam zaplanowanych gości i nie chcę czekać na nowy. Chcę, aby jakość poprawiała się w ramach tworzenia, ponieważ to jest też jedna z moich idei życiowych i coś, czym lubię się dzielić. Nie ma co za dużo czekać, żeby zrobić coś idealnego. Po prostu róbmy rzeczy. Jeżeli zaczną wychodzić, jeżeli czujemy się w tym dobrze i nam to się podoba, to róbmy je dalej. Nic nie jest idealnego od początku. Ten podcast na pewno też taki nie będzie, ale mam nadzieję, że się będzie rozkręcał. Ja się będę rozkręcał i przede wszystkim będę się świetnie bawił, poznając ludzi, rozmawiając z nimi na ciekawe tematy, przybliżając tych ludzi Wam. I co? Po tej krótkiej ciszy nie będę już dłużej opowiadał o tym, co będziecie mogli zobaczyć. Przedstawiam Wam intro kanału, intro podcastu i proszę jeszcze raz bardzo serdecznie o zapoznanie się z nowym kanałem, o subskrypcję, jeżeli możecie, jeżeli moglibyście to dla mnie zrobić, to udostępniajcie ten film na Facebooku pomiędzy znajomymi, zostawiajcie komentarze, wysyłajcie sobie, to na pewno pomoże mi w tym, żebym mógł pomóc ludziom takim, jak ja sam byłem, w obalaniu stereotypu na temat Polonii. Jesteśmy Polakami, nie mieszkamy w Polsce, mieszkamy w Niemczech, ale mamy zajebistą siłę. Zapraszam na mój podcast. ABC Podcast, Achilles bez cięć. Podcast Polonii w Niemczech.
to jest jackpot. Ej, to jak to się jak dziwny zażyć z dom, to jest jackpot. Ej, tego nie sterujesz, brat, nie wymanewrujesz jak high stop. Nie za sos, nie po flotę, bijaj na żółty fotel. Bijaj na żółty fotel. ABC Podcast, Achilles bez cięć. Achilles bez cięć. Podcast Polonii w Niemczech. Zapraszam serdecznie, Achilles Falk.